Nie. Jesteśmy już, tak? Tak, już. Tak, jesteśmy. W hotelowym barze jesteśmy z Wojtkiem Szczęsnym, ale pić nie będziemy, będziemy rozmawiać. Chciałem cię, Wojtek, zapytać o jedną taką rzecz, bo kiedyś w Arsenal TV miałeś taki swój program Chesney versus i różne konkurencje, różne challenge z różnymi piłkarzami. I tak sobie myślę, jakbyś dostał Artura Boruca, to jaki byś wybrał challenge? Nie no, miejsce w bramce, nie? Ale to nudne, coś takiego, wiesz, typu odbijanie zamiast rakietką patelnią na stole ping-pongowym albo coś w ten deseń. No ale widzisz, jak ty mnie podpuszczasz, żeby coś głupiego powiedzieć. Nie, żeby coś fajnego. No ale jesteśmy w barze, więc mnie podpuszczasz. Nie, no wiesz, w kadrze nie widać, że jesteśmy w barze, także to może być małe oszukaństwo. To nie wiem, to odpowiem ci na koniec wywiadu, zastanowię się jeszcze. Tak, ale to ja chciałem o tym akurat rozmawiać. Aha. Myślałem, że teraz będziemy o poważnych rzeczach. Artura Boruca bym... wiesz co, nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że Artur może być szybki w samochodach. To ja bym go w wyścig jakiś samochodowy bym ustawił. Aha. A jaki byś wybrał dla siebie samochód? No ja bym wybrał sobie Porsche 911, a Artur by jechał Fiatem, ponieważ jak wiadomo w moich tych challenge'ach ja musiałem wygrywać. No tak, faktycznie tak to było skonstruowane. Zapytamy, co Artur sądzi o tym, ale to później. Nie chcę rozmawiać o tym, czy będziesz walczył o miejsce w bramce, bo to wiadomo, odpowiedź wydaje mi się oczywista, więc jakby o tym nie chciałem rozmawiać. Natomiast ostatnio jeszcze wpadła mi w oko w zasadzie informacja a propos Davida Beckhama, tego, którego kiedyś nie poznałeś w szatni. Chciałem zapytać, jak teraz wyglądały wasze relacje, jak trenował z Arsenalem. Znaczy był tylko jeden dzień, ale bardzo fajnie trenował z nami, wyglądał przepięknie jak zwykle. Ale trenował z nami, był w bardzo dobrej formie, także całkiem fajne przeżycie, ponieważ ostatnio, kiedy u nas był, to ja byłem jeszcze za przeproszeniem gnój, więc nie miałem okazji z nim trenować, tylko się spotkać. To tylko tak na moment odeszliśmy od tematu Artura Boruca, bo jeszcze jedną taką sytuację chciałem wyprostować. Taka bardzo popularna wypowiedź przed Euro 2012 krążyła po internecie, twoja. Cytuję, Artur dobrze bronił na Euro 2008, ale te jego interwencje gówno dały. I mam wrażenie, że ta odpowiedź została trochę źle zinterpretowana medialnie, że wszyscy zaczęli mówić, że ty się naśmiewasz z Boruca. Jak to było naprawdę? Znaczy ja nie czuję potrzeby prostować niczego, bo powiedziałem to całkiem świadomie. Jak to było zinterpretowane, to każdy ma swoje prawo do zinterpretowania każdej opinii po swojemu. Mi chodziło o to i myślę, że większość osób, że tak powiem, kuma tych zrozumiał tak jak należy, że bronił świetnie, tylko szkoda, że te interwencje po prostu nic nie dały, no bo reputacja nic na tym Euro nie osiągnęła. Podobnie jak na Euro 2012. Podobnie jak na Euro 2012, tylko że tam ja byłem odpowiedzialny, tak? Troszkę za to niepowodzenie. No, nie potrzebuję prostować, nic, nie ma sensu. To nie prostujemy. Rozumiem, że jak namówimy Artura na Chesney versus, to ty się zgadzasz i podejmujesz, bierzesz rękawice. Ale ja dostałem teraz ofertę tak od PZPN-u. Możemy tak powiedzieć. No dobra, tylko zobaczcie samochody dobre. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Wojciech Szczęsny był naszym specjalnym gościem i zobaczymy, co na temat tego challenge'u powie jego rywal do miejsca w bramce, Artur Boruc. Ja wiem. A więc co? Jednak co innego, tak? Ja wiem, co Artura bym ten... w pomidor. A, no tak, no to... Pomidor bym z nim grał z Arturem. To co, umawiamy się dzisiaj wieczorem tak, na pomidor, gramy w pomidor, ale to długa gra może być. No to dobrze, no, mamy dużo taśmy. Dziękujemy bardzo i czekamy na grę w pomidor.